Czy Polska powinna zatrzymać premiera Izraela, jeśli ten pojawi się w Polsce? No oczywiście, jesteśmy chyba nawet do tego zobowiązani, skoro jest za nim wydany list gończy Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale nie spodziewam się, żeby premier Izraela odwiedzał w najbliższym czasie nasz kraj. Pana profesora, że nie każdy Żyd jest mądry, no. I tutaj... Ukłon w stronę pana profesora. Jestem również antysemitą, ponieważ uważam, że Polska nie jest krajem antysemickim. Ale nikt nie... Polakom przypisuje się dzisiaj coś, czemu zdecydowanie nie byliśmy winni. Jednak jako iż historia okazuje się być elastyczna i niektórzy mogą dobrowolnie ją zmieniać i manipulować nią, okazać się może, że role ofiar i winowajców szybko się odwrócą. Niestety dzisiejszy rząd bardzo przypisuje się również w tę narrację. A może prawda jest zupełnie inna? I może to strona Izraela czy Niemiec ma dzisiaj rację, a Polacy mają wiele za uszami? No cóż... Czy można nas nazwać antysemitami? Ja się nazywam Maciej Podstawka i witam na Bądź na Bieżąco. Jeszcze zanim zaczniemy, jeżeli interesuje Was podobna analiza przekształcania opinii w społeczeństwie, to na naszym kanale pojawił się w ostatnim czasie materiał, w którym zastanawiamy się nad tym, dlaczego lewicowym działaczom zezwala się na więcej, na agresję, a prawicowym już nie. Link macie rzecz jasna w opisie, a teraz już bez przynudzania, zaczynajmy. Konflikty merytoryczne między Polską a Izraelem mają złożone podłoże historyczne i polityczne. Jednym z głównych źródeł napięć jest odmienne postrzeganie i interpretacja wydarzeń z okresu II światowej oraz Holokaustu. Polska podkreśla swoją rolę jako ofiary agresji i okupacji, podczas gdy strona izraelska nierzadko zwraca uwagę na rzekomą winę Polaków. Czego dotyczą spory? Oczywiście pieniędzy. Dotyczą również kwestii restytucji mienia żydowskiego, które zostało skonfiskowane w czasie konfliktu i w okresie komunizmu. Polska argumentuje, że nie ponosi odpowiedzialności za liczne zbrodnie i nie powinna być obciążana finansowo za utracone mienie, co spotyka się z krytyką ze strony Izraela oraz organizacji żydowskich, w tym tych ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo w ostatnich latach pojawiły się kontrowersje wokół polskiego ustawodawstwa dotyczącego dyskusji o Holokauście, które przez Izrael zostało odebrane jako próba ograniczania badań historycznych i debaty publicznej. Te różnice w interpretacji historii i pamięci zbiorowej prowadzą do okresowych napięć dyplomatycznych i medialnych między oboma krajami. Mimo tego, że nasza współpraca nie została przerwana i przez długi czas wspieraliśmy kraj nawet militarnie, nawet w całkowicie różnych obozach władzy dostrzegalna jest złość skierowana już teraz w stronę Izraela. Czy Polska powinna zatrzymać premiera Izraela, jeśli ten pojawi się w Polsce? No oczywiście, jesteśmy chyba nawet do tego zobowiązani, skoro jest za nim wydany list gończy Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale nie spodziewam się, żeby premier Izraela odwiedzał w najbliższym czasie nasz kraj. Oczywiście, premier Izraela jest odpowiedzialny za... Nie usprawiedliwiają żadne akty... W związku z tym uważam, że powinniśmy jako demokratyczne państwo prawa zrobić wszystko, żeby stanął przed Trybunałem i odpowiedział za swoje... Kiedy wszyscy od prawej do lewej mówią jednym głosem, to raczej bez wątpienia pozostaje fakt, że problem jest realny. Nie ma podstaw, by zastanawiać się nad tym, czy Polacy pałają sympatią wobec Izraela. Odpowiedź jest raczej jasna. Większość z nas ma sceptyczne podejście do tego kraju, ale nie przez ich narodowość czy religię, tylko przez władzę tam panującą, która umyślnie konfliktuje się z naszym krajem, z naszym narodem, a od początku swojego istnienia zachowuje się w sposób co najmniej karygodny względem sąsiadującego państwa. I wolelibyśmy, żeby raczej nasz rząd nie angażował się w nieswoją walkę. Powody też są raczej jasne. Daleki Wschód, jak sama nazwa wskazuje, jest odległy. Wystarczy nam to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i wielu z nas nie uważa, żebyśmy byli cokolwiek winni ludności żydowskiej. Mimo tego, że nie byliśmy winni krzywdy, która im się wydarzyła dziesiątki lat temu i której, co warto zauważyć, też byliśmy ofiarą, tak naprawdę główną ofiarą, ponieważ Żydzi również byli Polakami. Nieustannie zarzuca się nas teraz winą o coś, co nie miało miejsca, bądź czego skala jest skrajnie wyolbrzymiana. Choć oczywiście mamy pewne szczegóły w naszej historii, na przykład stereotypy wobec Żydów, które w rzeczywistości istnieją na całym świecie. Czy jednak jesteśmy przez to gorsi?
Oni również mówią o nas złe rzeczy. Szczególnie uderzające stają się one jednak wtedy, kiedy padają z ust politycznych przedstawicieli wysokiego szczebla, jak ministra spraw zagranicznych z 2019 roku, który zasugerował, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Wyobrażacie sobie, że polski dyplomata powiedziałby coś podobnego o Żydach? Ale czemu? Bo ówczesny premier nie pojawił się na zaplanowanym spotkaniu. Co gorsza, jest to niepokojącym standardem. Jak ktoś lepszy, z lepszego świata, z lepszego narodu, mądrzejszy, bardziej uprzywilejowany, ktoś, kto powinien generalnie nami zarządzać i może robić wszystko, co chce, może mordować naszych rodaków, a my mamy się nie wpieprzać, nie prosić o zbyt wiele. W zasadzie to byśmy przeprosić, że zmarnowali jakąś rakietę na naszego rodaka. Jednak przez długi czas przymykaliśmy na pewne sprawy oko, zamiataliśmy to pod dywan, ale w końcu szala musiała się przelać. Choć ten merytoryczny spór trwał długo, to działania Izraela zapoczątkowały poważny upadek ery milczenia. 1 kwietnia, gdy doszło do incydentu na konwój humanitarny World Central Kitchen, a izraelskie drony okazały się być winnymi tej straszliwej katastrofy, Polacy oczekiwali wyjaśnień. Skutki były jednak zupełnie odwrotne. Władze Izraela zamiast przeprosić, zamiast okazać skruchę, próbowały odbić piłeczkę. When the state of Israel is going to finally admit that it wasn't the Polish German and when you going to stop blaming Polish people for this? Sorry, I ask question. I'd like to ask Mr. Ambassador for their reply. Thank you very much. Sorry, why are you touching me? I'm not touching you. I don't want to do anything wrong. I just want to have an answer for the question. Pamiętacie jeszcze te czasy głośnego wywiadu z Robertem Mazurkiem, podczas którego człowiek ten mówił, co mu tylko do głowy przyszło, byleby nie powiedzieć tego jednego prostego słowa. Prowadzący postanowił przerwać również milczenie wobec tego, co zakulisowo wydarzyło się tego dnia, gdy kamery zostały wyłączone. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, że po rozmowie zrywa się gość, stoi koło mnie i tak stoi i na mnie krzyczy. I na mnie wrzeszczy i ma do mnie pretensje. Moi koledzy kamerzyści, ci, którzy byli ze mną w studiu, byli zdumieni. Ja przyznam szczerze również. Ja rozumiem, że pan ambasador mógł nie być specjalnie szczęśliwy z tego, jak ta rozmowa wyglądała, czemu bardzo jasno dawał wyraz. Ale jest pewna różnica delikatna między niezgodą na to, że tak to się potoczyło, a wrzaskiem, pretensjami, które właśnie pan ambasador wobec mnie wystosowywał. Człowiek ten powinien pełnić rolę mediatora. Dosłownie tym miał zajmować się w naszym kraju. Zamiast tego doprowadził do sytuacji, w której Polacy jeszcze bardziej znienawidzili władzę tego państwa. Jego działania doprowadziły do czegoś zupełnie odwrotnego. Zamiast poprawić wizerunek Jerozolimy i wpłynąć na nastawienie Polaków, sprawił, że staliśmy się bardziej otwarci na niechęć wobec tego kraju. Facet w ogóle sprawił, że dzisiaj Grzegorz Braun to wychodzi niemalże na męża stanu. Na kogoś, kto widzi więcej, wie więcej i ma dobre pomysły. Niedawno wszyscy się oburzaliśmy, że Grzegorz Braun wziął tę a dzisiaj myślimy sobie, dawać te gaśnice jeszcze raz, niech Braun gasi, jak będą zapalać. Ale nie dlatego, że Braun ma rację, nie dlatego, że ja go popieram. Dlatego, że ambasador Izraela sprawił, że Grzegorz Braun nagle zyskał w oczach opinii publicznej. Myślę, że dzisiaj słupki Konfederacji i samego Brauna skoczyło 10-15%. Tylko dlatego, że ten facet poszedł przed kamerę i powiedział to, co powiedział. Zachowywał się tak, jak się zachowywał. Dokładnie tak było. Nie wszyscy popierali akt dokonany przez Brauna, ale w tym momencie stał się on bardziej znaczącym symbolem, bo znacznie więcej obywateli zaczęło się nawet z tym zgadzać. Nie była to wciąż jednak wina Polaków.
Jedna osoba wyszła z gaśnicą, a nie cały naród. Wiele osób potępiało to działanie, ale zmiana nadeszła dopiero wtedy, kiedy Izrael postanowił wzbudzić w nas nienawiść. Dali się poznać z prawdziwej strony. Pokazali oblicze, które było przed nami ukrywane w mediach. Wtedy doszło do wielu z nas to, co przez długi czas było domysłami bądź teorią popularną tylko w pewnych gronach. Izrael liczył na podwójne standardy i jest przekonany o swojej wyższości nad innymi. Co pan mówi, że żołnierz Izraela siedział sobie w gabinecie, tak jak tutaj, i celowo za... ludzi. Głos mam podniesiony, bo jestem wściekły, że ktoś mógł coś podobnego wymyśleć. Natomiast nie można nawet poważnie myśleć o możliwości, że stało się to celowo. Nawet pan nie pomyśl kiedykolwiek. Pomyślenie jest zbrodnią wobec mnie. Wszystko dlatego, że całą swoją argumentację i linię obrony opierają o brutalną przeszłość, jaka ich spotkała. Jak dziecko, które próbuje wykorzystać rodziców na słodycze, udając płacz przez mały upadek. Nie jest kulturalnym, by tak mówić, ale mamy chyba wobec tego prawo. Przeżyliśmy w końcu dokładnie to samo co oni, a straciliśmy znacznie więcej. Choć pomija się sam fakt, że nasze ziemie ucierpiały, budynki stawiane cegła za cegłą rękami naszych przodków. Gospodarka tworzona pokoleniami, kraj, który otworzył się na wielokulturowość, stał się ofiarą, a ludzie, którzy tu przybyli, w większości identyfikowali się już jako Polacy. Polska zdecydowanie sprzeciwia się używaniu terminów takich jak polskie obozy śmierci. Stawiamy kropkę za fałszywą historią, ale ta stale się nam przypisuje. Jakie są w rzeczywistości podstawy, by sądzić, że Polska dopuściła się okrutnych rzeczy? Może to właśnie Izrael powinien spojrzeć sobie na ręce i zastanowić się, czy to nie oni nas dyskryminują? Nie trzeba się intensywnie rozglądać. Co? That I know for the police that you were attacking me. But you cannot do this. Don't take a picture, take it down. You know, come take on, this is not... You are touching me, you have no right to touch me, you have no right to spit on me. Okay. Hey, come on. Could you make a picture of him? It's very good. No! 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 Tak wielu Żydów traktuje przedstawicieli innych wyznań. Nie mamy jednak prawa im tego wytknąć, ponieważ wtedy stajemy się również antysemitami. Czemu? No właśnie ciężko jednoznacznie to określić. Nie ma to w końcu żadnej podstawy. Żydzi nie powinni mieć prawa do przywłaszczania sobie na własność tego określenia, ale to właśnie robią. Prawda jest taka, że Semici zamieszkiwali różne regiony Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i rogu Afryki. Wśród współczesnych grup semickich znajdują się Arabowie, Żydzi, Amharowie, Tigrajczycy oraz Asyryjczycy. To nie jest jedynie Izrael. Mało który Polak miał jakąkolwiek styczność z ludnością pozostałych regionów, do których zalicza się także w zasadzie Palestyna. Wszystko to prowadzi do jednego. Jest to całkowite zakrzywienie rzeczywistości. Palestinian people for hundreds of years. How can you say that you're not a Jew? You're not a Jew! How dare you?
zaczynamy klasyfikować wszystko i wszystkich według pewnego formatu, co czasem szkodzi nawet samym Żydom. Dla Izraela jest to jednak bardzo wygodne. Przybrali pozycję, z której nie muszą się nawet starać, a są zasypywani złotem. Rząd tego państwa wykorzystuje wpływy do konfrontowania z innymi organizacjami i przedstawicielstwami narodów, a ludności decyzje tłumaczy się wyrządzoną w przeszłości krzywdą. Działa to w obie strony. Obywatele tego państwa również wierzą w to, że należy im się zasada podwójnych standardów, bo na tym zostali wychowani. Właśnie to było im wpajane przez lata. Są ofiarami ogromnej manipulacji, jaką starano się wprowadzić także i u nas. Nie oznacza to jednak, że całkowicie pozbawieni są winy, ale fakt ten wskazuje, że większe pretensje powinniśmy mieć wobec samego rządu Izraela, który na to pozwolił, oraz do naszych rządów, rządów Zachodu, który przymykał lata na to oko. Oni chcieliby, byśmy uwierzyli, że jesteśmy antysemitami i za to notorycznie przepraszali. Skoro i tak nie mamy wyjścia, to czemu by nie popłynąć z nurtem? Jestem również antysemitą, ponieważ uważam, że Polska nie jest krajem antysemickim. No nikt nie powiedział, sekundę, że... Profesor widzi bardzo dużo antysemityzmu w Polsce i jeżeli pan profesor wypowiedział te słowa, jeżeli ktoś tego nie widzi, to jest tym antysemitą ukrytym, twardym, no w zależności od poziomu ślepoty. Natomiast no, ja nie widzę tego po prostu. Żyję w tym kraju, jeżdżę po tym kraju. Mieszkam, funkcjonuję normalnie, nie zdejmuję kipy na ulicy, nic złego mi się nie stało, nikt nie czyni w stosunku do mnie żadnych głupich uwag, śmiesznych, nie wiem, jakichkolwiek. Ludzie w sklepach na Podlasiu normalnie mnie traktują, nie patrzą się jak na dziwolonga. Wszystko jest jakby normalne. No Jarek, gdzie ale czapkę ulicha? Włożysz na tą kipę, to nie poznają. Ale ja nie noszę czapki, tylko kipę, bo ja nawet zimą większość... Jeżeli taka ma być ogólna interpretacja tych zarzutów i jeżeli już jesteśmy nimi obarczeni, to czemu mielibyśmy z nimi walczyć? Używanie rozsądnych argumentów i tak nie daje korzyści. Jeżeli oni nie mają żadnej wartości, to cokolwiek nie zrobimy, i tak będziemy antagonistami. A ty? Czy również jesteś antysemitą? Are you Jewish? Am I Jewish? No, actually I'm Catholic. Wrong answer. Try again. What? Look, you want to work in this town or don't you? That's interesting, Mac, because I am Jewish. No, you're not. I am. I was born Theodore Shapiro, and I would like to donate money to Israel and continue to work in Hollywood forever. Thank you. I am Jewish.